Zbliżający się weekend to będzie kilka dni wolnych, wolnych od pracy. Dla nas policjantów to będzie to, będą to wzmożone działania nad bezpieczeństwem zarówno kierujących, jak i pieszych. Apelujemy do kierowców, użytkowników dróg, zarówno kierowców, jak i pieszych, o ostrożność, o zachowanie spokoju, brawury, niestosowanie, jak również nie przesadzanie z ilością alkoholu. Pamiętajmy, że każdy alkohol powoduje, że nie powinniśmy w ogóle myśleć o siadaniu za kierownicę. Na skutek tego, że kierujący spożywają alkohol, niestety dochodzi do różnych zdarzeń. Apeluję jeszcze raz, że pamiętajcie, jeśli spożywacie alkohol lub spożywaliście wcześniej, nigdy nie siadajmy za kierownicę, w ogóle nie powinniśmy wtedy myśleć o kierowaniu pojazdami. Nie ze względu nawet na sam fakt, że będą wzmożone kontrole podczas długich weekendów, ale ze względu na stan, w jakim będziecie się znajdowali i to, że możecie komuś zrobić państwo krzywdę. Pamiętajmy, że kierując po alkoholu popełniamy przestępstwo. Przestępstwo, które jest zagrożone wysoką karą, jak również konsekwencjami moralnymi dla danego kierowcy. Dużym problemem nadal na naszych drogach jest jeszcze nadmierna prędkość. Wielu kierowców niestety, kolokwialnie mówiąc, lubi sobie przycisnąć. Zdarzają się takie przypadki, że kierowcy lubią sobie, tak w cudzysłowie powiedziawszy, przycisnąć. Jednakże na naszych drogach w te weekendy długie będzie dużo patroli ruchu drogowego, które będą koordynowały ruch na tych trasach, jak również będą pomiary prędkości. Pomiary będą miały na celu to, abyśmy jak najbezpieczniej mogli dojechać na zaplanowany weekend i z tego powrócić. Wszystkie takie działania kierowców, brawura i nadmierna prędkość oczywiście będzie karana zgodnie z taryfikatorem, jaki obowiązuje w chwili obecnej. A na co Państwo będziecie zwracać szczególną uwagę? No wiadomo, prędkość, alkohol, co jeszcze? Szczególną uwagę będziemy zwracali na bezpieczeństwo osób tam, gdzie będą organizowane różne imprezy. Na terenie naszego powiatu będą zorganizowane różne imprezy tak zwanego długiego weekendu majowego, majówki, pod różnymi nazwami. No i wówczas w tych miejscach oczywiście będzie zgromadzenie i większa liczba osób, jak również pojazdów. Ruch też będzie się odbywał w tych miejscach dosyć intensywniej. W związku z tym będziemy nad tym czuwali, aby nikomu się nie stała krzywda, aby ten ruch odbywał się płynnie, nie dochodziło do tamowania, jak również aby inni kierujący, którzy nie będą brali udziału w tych imprezach, nie napotkali na utrudnienia podczas tych przejazdów. Będą to utrudnienia drobne, ale jednak będą utrudnienia na drogach gminnych, na drogach wojewódzkich. Tam, gdzie to się będzie odbywało, jak już wcześniej wspomniałem, będą policjanci nadzorować ten ruch, żeby odbywało się to wszystko płynnie i sprawnie.